Uroki okresu przygotowawczego są takie, że zawsze brakuje jakiegoś zawodnika, do tej pory nam brakowało. Wciąż brakuje nam dwóch, fajnie by było zagrać w pełnym zestawieniu, no ale już od poniedziałku powinniśmy być z trzema przyjmującymi. Czekamy na Roberta, że no, może ten drugi set, który był fatalny, może my powiem, fatalny, gdzie nic się działo, nie się działo ani zagrywka, ani atak, ani blok, ani przyjęcie. Tutaj brawo dla drużyny z Gdańska, bo zagrali bardzo dobrego drugiego seta. Co mi się podobało, że w trzecim secie wyszliśmy, uśmiechnęliśmy się do siebie, krzyknęliśmy, że musimy się troszeczkę pobudzić, musimy przede wszystkim się troszeczkę lepiej bawić na tym boisku. I to było widać. Od początku gdzieś tam Gdańsk prowadził, my prowadziliśmy, Gdańsk prowadził, my prowadziliśmy. No szkoda tej końcówki, która niestety nie na naszą korzyść.